Takie koszulki dostali przedstawiciele środowisk młodzieżowych, którzy są w drużynie Andrzeja Dudy. Wcześniej domagali się dymisji rządu. Władza z urzędującym prezydentem Rzeczypospolitej na czele nie gwarantuje tego, że nasz kraj będzie rozwijał się w pożądanym kierunku. Pierwszy raz w tej dogrywce kampanii nie pojawili się kandydaci na prezydenta. Przygotowywali się do debaty w TVP. Już za pół godziny staną oko w oko. To starcie może być kluczowe w batalii o wyborców niezdecydowanych. To na pewno kluczowe wydarzenie drugiej tury wyborów. Podchodzimy do tej debaty z wielką powagą, bo to też oznacza szacunek dla wyborców. Andrzej nie przychodzi na debatę kogokolwiek pokonać, wygrać z kimkolwiek. Debata jest po to, by przekonać jak najwięcej Polaków do swojej kandydatury. Uśmiechnięty, a jednocześnie krytyczny Andrzej Duda jest trudnym przeciwnikiem dla sztabowców prezydenta. Od wieczoru wyborczego prezes PiS-u się nie wypowiada. Ta debata powinna być takim aktem notarialnym tego, co myślą kandydaci, żeby Polacy za rok czy za dwa rozliczyli ich z tego. Dzisiaj powiesz to za dwa lata chcemy, żebyś to wykonał. Można podejrzewać, w co będzie celował Bronisław Komorowski. Serię obietnic kandydata PiS-u bez podawania źródeł finansowania. Ich koszt eksperci obliczają na 250 do 290 miliardów złotych. W tych sumach prześcigną nawet takich demagogów jak Tymiński. Ja odpowiadam tym wszystkim, którzy dzisiaj próbują dezawuować czy straszyć Andrzejem Dudą, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Po obu stronach mogą być ukłony w stronę młodych. Do nich nowy spot kieruje sztab prezydenta, a precyzyjniej do sfrustrowanego elektoratu Pawła Kukiza. Wiele rzeczy, jakie dzieją się w Polsce, mnie wkurza. Obrona obywatelskich wolności ma być osią ostatnich dni kampanii Bronisława Komorowskiego. Będę budować, a nie burzyć. Z kolei Andrzej Duda przedstawia się jako kandydat zmiany. Justyna Dobroszoracz, Wiadomości.